Było dużo, ale jest... O, patrz, już karczy rozdala też. Zostaw mój komputer. Zostaw, tylko masz mi nie oblewać komputera, wiesz o tym. Siemanko, kłaniam się serdecznie. MacBank. Jeden chuj. Słuchajcie, niedługo... Na dwa. Za chwilę się widzimy, lecimy w kosmos. Pasy macie? Kolega przeczyta tam w internecie, co tam ma do powiedzenia. I za chwilę lecimy w kosmos, okej? Okay? A co ci tak brzuch wyjebało? Bo byłem kurwa w Tybecie. Dobrze, kaczor, jazda kurwa dzisiaj. Euro nadal trwa, już niedługo półfinały, dlatego przedstawię wam moje przewidywania na BetClicku, który sponsoruje ten film i u którego nadal obowiązuje promocja dotycząca gry bez podatku. Więcej informacji znajdziecie w opisie, tam też traficie na szczegóły dotyczące mojego godu SEP4. Przejdźmy do moich przewidywań. W meczu Hiszpania-Francja uważam, że wygra Hiszpania, a w starciu Holandia-Anglia postawi na remis. Z okazji euro powstała również opcja bezpiecznego wyniku. Wystarczy, że drużyna, na którą postawiłeś, będzie prowadzić dwoma golami różnicy, na przykład 3-1, a zakład zostanie rozliczony jako wygrany, niezależnie od wyniku końcowego. Przypominam, że w opisie znajdziecie szczegóły co do trwającej promocji, a także przeczytacie, co da wam mój kod SEP4. Obstawianie jest tylko dla osób pełnoletnich. Grajcie odpowiedzialnie za niewysokie sumy. Ambro, ty wydajesz się być w tej stawce, jeżeli chodzi o warunki fizyczne, najdrobniejszym, najlżejszym. Noraz, który tam siedzi, mimo że zrzucił 6 kg, teraz waży 168 kg. 168. Ej, dalej gruby. Zrzucił 6 kg. Jeszcze zejdzie trochę. I dalej gruby. Będzie dobrze. Śniadania nie zjadł i zrzucił. No, dzisiaj tak, dzisiaj bez kieszeni. Uważajcie na krzesło. Bo jestem głodny i dzisiaj mam ochotę go zjeść. Się umówiliśmy, chyba, że będziemy się bić, słuchaj, do 7-7. Jeszcze Norazowi parę kilogramów zostało. Noraz, MMA, formuła. To chyba ci odpowiada, bo zobacz, stójkowo to byś się mógł trochę pomęczyć, jak tak legniesz na jakimś takim karpiego. Obstrałeś się już, kurwa, kurwa. Nie płacz, p***em. Ty, kurwa, zanki tej mordy, p***jebane. Ty, kurwa, szacunku nie masz, że wodą, kurwa, leje. Co ty mi tu pierdolisz, mieczy pierdolony? Zanki tej mordy, bo zaraz cię wyjucham, p***jebane. To jest to, kurwa, teraz jest... Zanki, kurwa, zanki, kurwa, tej mordy, zjebałeś mi koronę, kurwa! Za to zapłacisz, człowieku! Kurwa, korony nie masz, kurwa, śmieciu jebany! Śmiesz pierdolony! Wypierdalaj, kurwa, szacunku do Polaków! Jak ty wyglądasz, kurwa! Ty, kurwa, co? Zanki tej mordy! Nie nagrałeś, kurwa, zanki tej mordy! Nie będę gadał z debilami, kurwa! Ty się nadajesz do robienia tylko pizza, człowieku! Nie powinnaś tu siedzieć, kurwa! Do wszystkiego się nadaje, debilu jebane! Nadajesz, kurwa! Pójdź w dupy, p***ałem! Jeżeli każdy, jeżeli zauważył zależność... Słuchajcie. To ty zamknij się! Śmieciu jebany! Czarny, ja... Jaki głupi! Ej, czemu w naszej walce nie byłeś taki wyskakany? Co? Czemu w naszej walce nie byłeś taki wyskakany? Nie rozumiem, co ty mówisz. Zamknij ryj, kurwa. To ty zamknij, kurwa! Tylko a myślisz, że wygrałeś ze mną? Dostałem palec w oko, kurwa, człowieku! Ja bym był, kurwa, cię wyrobił, normalnie! Mam pytanie. No to kurwa, człowieku! Ja mam pytanie. Jestem królem niepokonanym! Jesteś, kurwa, królową. Przepraszam, ja mam pytanie. Mam jeszcze pytanie. Jesteś trzeci raz i ja nierazu nie wygrałeś jeszcze, nie? Nierazu nie wygrałem, bo zawsze zostaję sam. Bo zawsze był na jednego zawsze. Zawsze mu pan i zawsze daje dobre walka, nie jak ty, kurwa, Karpi, człowieku. Karpi, jak to jest, że jesteś taki teraz wyszczekany? W internecie kreujesz się na takiego idealnego razem ze swoją dziewczyną. I w pewnym momencie... Ej, nie rzucamy niczym. Widziałem takie zakłady. Jebać się i wypierdalaj stąd. Widziałem takie, kurwa, zakłady kasy już na Totalbet. Wypierdalaj stąd, kurwa, lamusie jebany. Prowadzący użyją sformułowania nie rzucać owocami. Chcecie, kurwa, człowieku! Każdego się, kurwa, szukasz jadęca, ja gaz, kurwa! Szukasz, kurwa, bo jesteście, kurwa, niezasięgowej, zaczynacie. Dobra, uspokójcie się. Wypierdalaj. Jeszcze będzie druga konferencja, będziecie rozlosowani w pary. Miejmy nadzieję, że nie będziecie razem. Kogo, kurwa, na jeżeli on będzie ze mną, to zajebie mu. To zajebie mu od razu. Tylko nie rzucajcie żadnymi owocami, szklankami. No pierdoli cały czas, ci cały dzień napierdala. Zanki, bo jesteś, kurwa, tu niedaleko, kurwa. Zaraz teraz pierdolę i zobaczysz, kurwa, co się widać z tobą, człowieku. A ty jebą, bo ja mu wyjebie, kurwa. Zanki, ty mordę, kurwa. Mikrofonami też nie rzucajcie, kurwa. Co mi, kurwa? Jesteś taki, kurwa, fani... A ty kim, kurwa, jesteś? Anki, wracaj do tej pizzerii, bo się nadaje. Panu parówą jesteś, jebany kuju, kozma. Idź bez, ty przestań. Kostiumon pizza. Kostiumon pizza, zamówienie. Dobra, Ronaldo, mister Mati, tak? Chodźcie na face to face. Zajebie cię, kurwa. Nie...
tylko mi wypić, kurwa, rozjebę ten kurwa łeb. Ale ty jesteś tylko tak mi, kurwa, debilem, dobry, kurwa. Jesteś tak debilem, tylko że cię przedałem opasek, żeby siedzieć u mnie. Ty opaski, kurwa, przyszedłeś, kurwa, to przyszedłeś nic do mnie, dało, trenerzy do mnie jechali, bo ich nie mam. Ty, kurwa, proszę, ja pomóż mi, ja sam nie wyjdę, kurwa, wstyd, w chuj z tą wodzi, do klatki, co pokazałeś, kurwa. Jesteś tak debilem, a nie zaszęgowa, nie nic, kurwa. Ty jesteś kim? A kim ty jesteś, kurwa? A ty kim, kurwa, jesteś? Wypierdalaj, kurwa. Dobra. Chałupę i rób, kurwa, dalej pizza! Skąd jesteś znany, kurwa? Wjebałeś się na panel i zacząłeś się, kurwa, jestem, nie mam znany, kurwa, bo jestem królem! A wszyscy wiedzą, że, kurwa, Lasikowi kurwa ciągnąłeś, kurwa, debilu jebane! Król mówi! Nie przyznajesz się do tego, że opierdalałeś Pałsona, kurwa? Lasikowi? Twojemu królowi? Zamknij tej mordę, bo zaraz powiem, tutaj zmiotczynęłeś, kurwa, pałę. Dobra, panowie, przejdziemy do innych uczestników, chociaż widzę, że sportowy brat, tak patrzę na ciebie, pewnie to powiedz, ile razy słyszałeś, że jesteś ojcem Krychy? Albo bratem. Ojcem, ale tak. Wiesz co, tak szczerze, to kurwa co najmniej 3 razy dziennie to czytam gdzieś tam na Instagramie, dużo osób mówi to, ale tak z drugiej strony, no to jestem podobny. No chyba sam przyznasz, nie? Ale jesteś tam listonosz grosował. Ale jesteście rodziną? Nie. Nie, nic nie wiadomo rodziną. Na ten ale temat. Ale chciałbyś jeszcze być rodziną z Krychą? Raczej nie. Dobra. Teraz zostałem na ucho, że Rataja mamy, bo po weselu pewnie z Jóźwiakiem, kurwa, zachlali tak i obaj nie dojechali. Chyba. Ale Rataj jest seksy. Spuchnięty, w chuj, spuchnięty. Widać, że pił, dobra, Boże, widać, że pił. Obróć się, zobacz. Rataj na kartę. Pił, pił. Co ty, kurwa, wyglądasz jak po rozwodzie. Ale nie słychać. Ja mówię, ja sam. Ale Rataj, nikt się nie zrozumie. Ja sam i wszystkich napierdalam tam, kurwa. Może poza Ambrem, no może poza Ambrem, a tak do wszystkich napierdalam. Pamiętam na tych pijackich streamach, jak no raz to cię, kurwa, jak gimadło składał. To jak ty mówisz, że, kurwa... No i co z tego? No, ale to sam samo wróg, kurwa, będzie wtedy teraz. No i on jest najebany, on jeszcze przemyśli to i będzie wiedział, że no, dojdzie do niego to, że będzie w pizdę. Rataj, dobranoc! Tu de bestia miał coś do dekarpi. Ja mam tutaj bardzo jedną merytoryczny temat, który chciałbym pocisnąć do ciebie, Karpi. Kreujecie się na taką idealną parkę w tych internetach i chciałbym, żeby zostało coś puszczone przy okazji. To ja proszę realizację o puszczenie filmiku. Bierzesz udział w walkach, tutaj widzimy Wiktorię Jaraniewską, a tutaj atak na moją dziewczynę. Przepraszam, mogę coś powiedzieć? Ona ci jesteś nie poczekaj. Jesteś po lekarzu, ale czy jesteś po lekarzu? Słyszycie? Tam macie niezależnego świadka i w ten sposób Wiktoria Jaraniewska, twoja dziewczyna, kreuje się w internecie na świetną dietetyczkę. Mówisz do nas, że kreujemy się na idealnych, to najpierw spójrz na siebie. Po drugie, zobacz swoją pierwszą konferencję w Prime, co tam odpierdalałeś. Mogę spojrzeć na siebie. Teraz już do tego filmiku. Wiesz, powiedz, co? Kurwo jebana, co było najpierw. Są kwestie takie, jak patologia. Czemu nie nagrywałeś najpierw? Są kwestie takie, jak patologia, którą prezentuje twoja dziewczyna i atakuje inne dziewczyny z niezależnym świadkiem. Na tym filmie słychać, że to ona mnie pierwsza. Wyraźnie na tym filmie to widać, że zaatakowałaś ją pierwsza i niezależny świadek również przyznał temu rację. Ten film zostanie również upubliczniony u mnie na kanale, na YouTubie. Atak Jaraniewskiej na dziewczynę The Bestie. Po pierwsze, moi trenerzy... Już abstrahując od twojego Instagrama, który jest tak naprawdę soft only fansem, a ty jesteś człowiekiem, który robi... Ty jesteś człowiekiem, który robi te zdjęcia dodatkowo na tym Instagramie. No i co, kurwo, zazdrości? Mi szczerze, byłoby wstyd. Byłoby mi wstyd, gdybym był tutaj dzięki mojej dziewczynie i nie prezentował sobą niczego. Bo jesteś osobą, która przepycha się tutaj, stary, tylko i wyłącznie przez Wiktorię, która prezentuje tak ona samo patologiczny na poziom jak ty. Jesteście taką samą patolą, a wszystko zaczęło się nie od tego, że Wiktoria komentowała, kurwa, mi materiały na TikToku. Dobra, i w momencie... Wyraźnie na tym filmie mówię chyba, że to po pierwsze ona mnie popchnęła i mówisz, że masz niezależnych świadków. Ale masz nagranie. Momencie, teraz, kurwa, gdy oni byli obróceni plecami, oni nie widzieli tej sytuacji. Przecież spójrz masz na to, nagranie powiem, niezależnego świadka. Na fejmie, jedną na klaucie. Masz myślisz, nagranie. Że robiłabym patolę na jakimś korytarzu totalnie bez powodu? No jak widać, robisz. No jak na debilu. Narrację, ale tak. Kto pierwszy zaczął, tam nie ma narracji. Przecież ja nigdy w tam życiu nikogo nie tknęła sama. Kobieto, twoja dziewczyna najpierw wyzwała mnie od kurew, od nie, szmat, nie, nie, moja a później pierwsza sytuacja
sytuacja była, szczekałaś na mojej walce. Szczekałaś na mojej walce. Co kurwa, nikt nie może mówić, co mu... Płakałaś, ale spójrzcie, jak po pierwsze szczeka pies, a nie ja. Spójrzcie, co prezentujecie. Najpierw podajesz mi rękę na sesji. Ja tobie podaję rękę? To ty się uśmiechałaś, obserwowałaś Roxanę, zresztą jest tutaj. Obserwowałaś Roxanę wielokrotnie na wszystkich social mediach, nagrywałaś materiały, sorry, nagrywałaś, komentowałaś mi materiały 4 czy 5-krotnie, bo nie zgadzałaś się z naszą merytoryką fitnessową. Nie zgadzałam się z tobą, nie skończyłem, bo robimy w tej samej branży. I nie zgadzałaś się z retoryką fitnessową, czy moim poglądem na fitness, czy nie. I w pewnym momencie ja się wkurwiłem, bo szukałaś atencji u mnie w komentarzach. Nie skończyłem. Odpowiedziałem ci trenera. I obsrałaś się, bo przyszliśmy na galę i dostałem walkę tak samo i zostałem zestawiony z Ambro. I w pewnym momencie zestrałaś się w menedżmencie, przepykasz swojego chłoptasia, ale nie bez powodu masz ksywę największy NPC polskiego TikToka. O czym ty pierdolisz, kobieto? Ej, chłopie, ty naprawdę musisz nie mieć argumentów, że wyzywasz w tym momencie. Ja nie mam argumentu. Skoro twoja dziewczyna ma argumentu, ja mam nagranie, nie muszę mieć argumentu. Będzie trzeba, to moja dziewczyna, jeżeli będzie chciała, złoży sprawę na prokuraturę i będziesz miała naruszenie nietykalności cielesnej. O czym ty pierdolisz? Śmiało. Gdzie ty, chłopie, pierdolisz? Przecież to ona mnie pierwsza z bara popchnęła. Gdzie ty to widzisz? Masz nagranie całego, no, kurwa, masz nagranie oraz niezależnego świadka. Przecież a ja mam niezależnych świadków moich trenerów, którzy słyszeli to wszystko urojenia. I też to widzieli. Ty masz jakieś tak, urojenia. Dokładnie. Ja mam niezależnego świadka, nagranie, a ty pyskujesz, jesteś patologią w internecie, pseudo onlyfansiarów. Ty to jesteś, kurwa, zajebisty. Która robi zdjęcia, a ty robisz jej zdjęcia. Ty sobie na zdjęciach, stara, zagrywasz naklejkami sutki, bo je tak widać. Zresztą to wszystko, wyląduje u mnie na Instagramie z podsumowaniem oraz na TikToku. Co się będzie pierdolić? Dajcie mu, Tebestia 97, zapraszamy do niego. Co cię boli? Rozumiesz, że masz argumenty? Co cię boli? Nie słyszę, co pierdoli. Podejdę do ciebie, to co cię śmiało podejdź. Usłyszysz, kurwo. Śmiało podejdź. Walki ze mną nie dostaniesz, bo kurwa, no proszę. Kurwa, stary, ja bym cię rozjebał w pierwszej rundzie. Cieszę się. Nawet nie chcę się z tobą bić, kurwa. Cieszę się. Zresztą sam do mnie a czekaj, na swoich zasadach z managementem, tak jak jesteś przepychany z Wiktorią, która robi sobie zdjęcia z promotorami, w których, kurwa, ona stoi z promotorem. Ale jaki ty masz problem do mojego promotora? Jak Gold, kurwa, z połowy tego patrzy i robi zdjęcia. Wiesz, o co chodzi? Czarny Polak to jest hit. Wyobraź sobie to. Typiara robi sobie zdjęcia w ten sposób. Typiara stoi w ten sposób z Dekoldem, z promotorem, a kurwa Karpi stoi w ten sposób jak Gold i patrzy z tyłu, nie? Ej, przepraszam, to jest dla mnie żart. Mamy tego samego menadżera i w tym nie momencie masz argumentów. Nie rozumiem, o co chodzi. Nie masz argumentów. To wypierdalaj z tego menadżmentu, kurwo, i ty. Boli to? Boli, że ktoś przyszedł i zjadł łaków. Dzięki komu tu jesteś? Boli, co? Dzięki Filipowi, dobra, więc sam ci pisze. Kurwa, zapraszamy. Ale ja nie Karpi, o tym mówię, ja mówię Karpi, o was. Patologio. Bestia, zapraszam do face to face, bo się zagrzało. Zajeb mu! Emocje jak na grzybobraniu. Prawda boli! Prawda zawsze się obroni. Prawda boli! Ale w sumie lekko bijesz. W sumie lekko bijesz, prawda boli, no. Tak. Dokładnie. Ojo. Wszystko poleci. To kurwa wstawiaj, stary, nic nie masz. I wiesz, co jest najlepsze? Jesteś hipokrytą jebanym, bo to twoja dziewczyna najpierw wyszła Wiktorię. Gdzie? Przecież wyraźnie słyszałem na tym filmie, że to ona mnie popchnęła pierwsza. Pokazałem ci nagranie. Jesteś właśnie takim cwaniaczkiem, co na jak kurwa... Każdy może swoją narrację tak narzucać. Nie, no bronić się, kurwa. Chcesz, to podejdź. Nie wiem, czy nie miałem łapać komputera, bo już uszkodzony był raz. Pamiętasz, jak przyjechałeś do mnie do hotelu i miałeś ochotę na mnie? Ambro, jak mam z nim, kurwa, logicznie porozmawiać? Nie, no słuchajcie, psychiatryk, nie, jedynie naprawdę. Jedynie ten chłop mnie, kurwa, obraża. Słuchajcie, nie, wszedłem, spojrzałem, pomyślałem, psychiatryk. Usiadłem, posłuchałem, twierdzę, że psychiatryk. Dobra. Jeżeli się odzywasz, no, ja... zobaczcie, tak, kurwa, co się wydarzy. Zamknij tę mordę, pajasu jebany. Po pierwsze, chłopie, nie jestem p***em, a po drugie, co masz do siebie? Jesteś, kurwa, śmieciu. I kurwa, człowiek, czemu ukrywa, skoro nie używamy takich słów. Do mnie, słuchaj, przyjechałeś do mnie do hotelu i miałeś ochotę na mnie. Pizdę. Ja ci powiedziałem... Oj, cię, kurwa, z lasikiem złapałem, ja nie uprawiam spalenia, no, proste byłem. Lasik ci fiuta opierdalał, ale słuchaj, przyjechałeś do mnie, ej, mam ochotę na ciebie, ja powiedziałem, ja nie robię nic, kolega, no. No, chłopcze, to jest proste, to cię zabolało i zacząłeś tam zrobić afera w internecie. Zaboli cię, jak cię, kurwa, zanki i ty. Dobra, zobacz, ma koronę. Na prawo siedzimy, Kamba, ja jego proszę mówić, koronę. Proszę, królem Czarny Polak. Uważaj na słowa. Bo to takie bez sensu jest. Nie Czarny był. Polak, nie wkurwiaj króla. Królem żadnym nie będziesz, korona jest na mojej głowie. Królem turniej to ja. Ale koronę ja mam.
Więc Patryk, jaki naj... No rywal pewnie... Ale zabierę tu łapę, zabierę tu łapę. Daj mi tę koronę. Zaraz cię zajebię, normalnie. Ronaldo, ale... Ronaldo! Bo nie jesteś nudny, po prostu chcę mieć koronę. Nudny jesteś, ty Ronaldo, ale... Mogę dać prezent czarnemu Polakowi. Wiem, że lubisz różowy kolor. Ale kurwa, p***o mi daje tak... I weź kurwa poskacz trochę. Tu masz, chłopie. Jeszcze masz miesiąc. Możesz poskakać, zrobić formę życia. No raz, słuchaj, to mam jeszcze jeden prezent. Wiesz, jak z czarnym Polakiem chcesz się bić, to poćwiczcie razem, możecie poskakać, kurwa. Tylko nie wiem, czy ona jest... Skoczysz chociaż raz, no raz? Skoczę. Tylko nie wiem, czy ona jest taka długa. Za radę? Nie przewracaj! Ja pierdolę! Kurwa! Dobra, i co nieco potrafi! Zaraz, chodź już! Czarny Polak, chodź na fejsówej. Gruby jak... Dawaj. Czarny, ja widziałem, że taki strojek kiedyś chodziły padzie, co kible sprzątały. Pamiętasz? Widziałeś to? Ja nie widział. No to zobaczysz. Ja nie widział, ja nie chciał. No. Ale nie robisz mi wrażenia, człowieku. No. Możesz być dwa razy większy, ale cię rozjebie, człowieku. Rozjebiesz. Afrykańska miałeś siła. Tyle rywali do rozjebania i kurwa wizy. Od kogo dostałem? No taki kurwa... No, zawsze dostałem, słuchaj, zawsze dostałem dwóch na jednego. No, Dekarpi nie robił mi wrażenia, bo dostałem palec w oko. No i dostaliśmy. I jesteście wszystkie nienormalne. A mnie nie ma... Darek, ty, kogo do pary wymarzony rywal? Do pary? Tutaj kolegę? A wymarzony... No jak? Nie, muszę porasować trochę, nie? No trochę. W ogóle cię nie znam, nie wiem kim jesteś. Muszę trochę wprasować i wtedy... Ale Darek dobrze się bije, to byś miał łatwo. Co? Darek jest bardzo doświadczony, to akurat... Nie, dobra, ale nie poczekaj. Wiem, kto to jest, Ronaldo, nie chcę tu Ronaldo. Obrażać, ale nie chcę tu trącać i tak dalej. Ronaldo, ale na backstage'u tu polizałeś. Ja to ty ze mną zrobiłeś zdjęcia, bo jesteś wolny. Daj mu dokończyć. Było tak? Ej, dobra, wciągaj telefon i patrz. Dobra, Czarny, głos za dużo. I dobra, czyli do pary ona, wymarzony rywal. Wiesz, do pary to już chuj, to już nie, niech spierdala. Ale przeciwnik, no racji. Dobra. Czy zdradzi ci plan, jak zrobić ten stack? Tu liczy się praca, liczy się grind. Chciałem mieć więcej, tylko że nie...